Cześć, tu Ernest. Dzisiaj o 15 wchodzą kolejne wyzwania. Tym razem będzie to misja okresowa o nazwie Gotów czy nie? Oraz misja nieokresowa, strzał w dziesiątkę. W tym filmiku powiem wam co i jak, ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, zacznijmy od misji nieokresowej o nazwie Strzał w dziesiątkę. Po samej nazwie można już się domyśleć, że będzie się ona skupiała na naszej precyzji. Zaczynając od góry, to za zadanie będziemy mieli wylądować w różnych środkach tarcz. To wyzwanie jest banalne. Dzisiaj o 15 na mapie w różnych miejscach pojawią się takie oto ogromne znaczniki, na których będzie trzeba wylądować. Pamiętajcie, po środku. Jedna tarcza będzie na dokładnie tej pustynnej górce przy stacji benzynowej z ciężarówkami. Następna tarcza pojawi się pomiędzy lepkim laskiem, a polem po wybuchu, w dokładnie tym miejscu na tej zimowej drodze. Będzie jeszcze jedna tarcza. Pojawi się ona przy lodowej górce, dokładnie tutaj. Aby wykonać to wyzwanie, wystarczy wylądować na, jeśli się nie mylę, jednej z tych tarcz. Wybór należy do was. Następne wyzwanie brzmi: traf słabe punkty podczas zbierania zasobów. To wyzwanie jest równie proste co poprzednie. Słabe punkty to te oto cele, które pojawiają się podczas niszczenia czegokolwiek. Uderzajcie w nie zbierakiem, aby wykonać to wyzwanie. Będzie trzeba trafić w 50 takich słabych punktów. Kolejne wyzwanie zleca nam zdobyć eliminację ze snajperki. Do tego typu wyzwań polecam najbardziej na parzankę. W tym trybie łatwo jest znaleźć każdą broń, a przeciwników i czasu nie brakuje. Do tego jest odradzanie się. Następne wyzwanie brzmi: traf łatwy cel na strzelnicy. W trzech miejscach na mapie są płytki naciskowe, na które jeśli wejdziemy, aktywują się dwa cele. Ten bliżej to łatwy cel, a ten drugi to trudny cel. Ten drugi przyda się w prestiżu. Oba są proste, ale do tego akurat wyzwania potrzeba zestrzelić tylko ten, co jest bliżej. Pierwszą taką parę celów znajdziecie w dokładnie tym miejscu na mapie. Zanim jednak tu przyjdziecie, znajdźcie jakiś karabin w jednym z domków obok. Druga taka strzelnica znajduje się dokładnie tutaj, na takim szczycie. I tu też można wykonać to wyzwanie. Pamiętajcie o jakimś karabinie. Jeszcze jedna strzelnica jest tutaj. I ostatni raz przypominam o karabinie. Prestiżowa wersja tego wyzwania brzmi: traf w trudny cel na strzelnicy. To polega na tym samym, tylko po prostu trzeba zestrzelić ten cel, co jest dalej. Piąte wyzwanie za to brzmi: wyskocz z busa bojowego i ukończ tor swobodnego spadku nad zgubnymi ziemiami. To nic trudnego. Gdy będziecie w busie bojowym, nad zgubnymi będą duże i wyraźne obręcze. Za zadanie macie wyskoczyć w odpowiednim momencie. Teraz, oczywiście od góry do dołu, przelećcie przez wszystkie cztery obręcze. Proste. Kolejne wyzwanie brzmi: traf w głowę 10 razy. Do tego wyzwania także polecam na porzankę, ale na solo też jest łatwo, tak po drodze. Ostatnie wyzwanie w zwykłej edycji tej misji brzmi: zniszcz dwa transportery łupów z odległości co najmniej 50 metrów. Transportery łupów to te oto drony, które po zniszczeniu upuszczają nam łupy. Takie transportery występują tylko i wyłącznie w tak zwanych gorących punktach. Gorący punkt to nazwane miejsce, które jest pokolorowane na żółto. Co mecz może być do 3 gorących punktów naraz, ale może być też tylko jeden. To już jest losowe. A oto 50 metrów. Przyda wam się jakaś M-ka. Możecie też wylądować od razu na jakimś transporterze, podnieść z niego broń niszcząc go i zestrzelić inny transporter, który jest odpowiednio daleko od was. Pamiętajcie, aby używać oznaczania jako miarki. Teraz przechodzimy do prestiżu tej misji. Pierwsze prestiżowe wyzwanie brzmi: traf 5 razy pod rząd w słaby punkt podczas zbierania zasobów. To jest to samo proste wyzwanie, tylko tym razem trzeba trafić ich 5 pod rząd. Do tego wyzwania polecam pojazdy, duże drzewa i inne mocne struktury. Te mniejsze mogą po prostu nie starczyć. Obiekt musi mieć przynajmniej 550 punktów wytrzymałości, aby móc wykonać na nim to wyzwanie, ponieważ słaby punkt zawsze zadaje 100 punktów obrażeń. Następne wyzwanie każe nam zniszczyć transporter łupów z odległości co najmniej 100 metrów. I już wiecie, co to transportery. 100 metrów to tyle. W tym przypadku może być trochę ciężej, więc polecam wylądować na miejscówce obok gorącego punktu i tam podnieść jakąś M-kę. Pamiętajcie o oznaczaniu. Trzecie wyzwanie prestiżu zleca nam trafić w głowę 3 razy w jednym meczu. Ponownie polecam na porzankę.
Kolejne wyzwanie brzmi: wyskocz z busa bojowego i ukończ tor swobodnego spadku nad stęchłym składem. To to samo, co będzie na zgubny, tylko po prostu w innym miejscu. Pamiętajcie, aby przelecieć przez wszystkie obręcze. Zawsze są cztery. Przedostatnie wyzwanie prestiżu zlecę nam strzelić w głowę 3 razy z broni z lunetą. To już może być trochę ciężej, jeśli ktoś nie jest dobrym snajperem. Już chyba wiecie, co powiem. Naparzanka. Ostatnie wyzwanie w tej misji brzmi: wrzuć butelkę na oznaczone miejsce w pobliżu wielkiej ryby, lamy lub świni. Zanim przejdziemy na mapę, to najpierw koniecznie wyekwipujcie dowolną butelkę do swojej szafki, aby później jej nie szukać. Jak już macie taką butelkę, to tak, na mapie w 3 miejscach pojawi się taki oto zielony znacznik, na który będzie trzeba rzucić butelką. Będzie trzeba rzucić butelką, ale uwaga, ta butelka musi zrobić tak zwanego flipa, co oznacza, że upadek na bok nie będzie zaliczał tego wyzwania. To może zająć kilka prób. O proszę, oto przykład udanego flipa. A więc pierwszy taki znacznik będzie przy metalowej lamie w tym miejscu. Niestety nie jestem pewien co do dokładnych lokacji innych takich znaczników, ale wielka ryba jest tutaj przy wulkanie, a świnia na drugim końcu mapy, przy pagodach. Na koniec sekretna gwiazdka. Za wyzwania okresowe w tym tygodniu do odblokowania będzie taki oto ekran szczytowania. W tym miejscu jest ukryta lokacja gwiazdki. Gdy już ten ekran odblokujecie, to sekretna gwiazdka pojawi wam się na głowie pomidorka w jego świątyni. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.